zakresie materiału, który został nam przedłożony dotyczący zwiększenia atrakcyjności turystycznej Płocka. Mam pytanie dotyczące Jarmarku Tumskiego na stronie 23. Odniosę się do roku 2015, jak nie mam, bo nie mam napisane, ale domniemuję w treści materiału, że był to 29-30 maja, czyli 2015 roku. Jest napisane, iż w tegorocznym jarmarku udział wzięło ponad 550 wystawców. Pan prezydent na spotkaniach, kiedy dziękował za udział w jarmarku, pomijając fakt, jak potraktował tych społeczników, oceniając ich działalność dotychczasową, było to bardzo niesmaczne. Powiedział, że był to sukces tego jarmarku, jak fantastycznie zorganizowano, że był to jarmark, gdzie było najwięcej wystawców. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację pana Arkadiusza Iwaniaka z 19 lipca 2013 roku wyczytałam, iż w 2013 roku w sumie było 620 wystawców. Czyli który jarmark był lepiej zorganizowany, ile było więcej chętnych wystawców? Chciałabym wiedzieć dokładnie, żebyście państwo, nie będę złośliwa, już nie musicie państwo przedstawiać tych informacji teraz, proszę na piśmie, w tym najpóźniejszym, przedstawić, jaka była ilość wystawców, kolekcjonerów za rok 2014, 2015 i 2013. I jednocześnie proszę o podanie kwot wydatkowania na cele związane z organizacją Jarmarku Tumskiego w poszczególnych latach. Dziękuję.